Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Hansi Flick to jeden z nielicznych trenerów, który potrafi wyciągnąć z Roberta Lewandowskiego dosłowne maksimum jego strzeleckich możliwości. Jak Robert Lewandowski dorównał Leo Messiemu? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Kylianie Mbappé, który zawodzi w Realu Madryt, Wojciechu Szczęsnym, który miał dość piłkarskiej kariery oraz o Napoli, które ostro potraktowało Wiktora Osimena. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski, w których zagramy ze Szkocją oraz Chorwacją, wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod FUTBALTV-STS, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola w którymś z najbliższych meczów. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym wpłacić m.in. 50 zł i jeśli zakład na bramkę Polski w wybranym meczu oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. Polacy pomimo kiepskiego rezultatu na Euro 2024 w końcu zaprezentowali dobry ofensywny futbol z silnymi rywalami. Starcia w Lidze Narodów mogą być zupełnie nowym otwarciem dla naszych piłkarzy. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Warto wspomnieć też, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie FUTBALTV-STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. FC Barcelona znakomicie rozpoczęła ligowy sezon i po czterech kolejkach mają na swoim koncie pełną pulę 12 punktów. W trzech z czterech meczy bramki zdobywał za to Robert Lewandowski, mocno przyczyniając się do wygrania dwóch pierwszych kolejek. W ostatnim spotkaniu z Realem Valladolid Barca dosłownie pokazała swój stary potencjał sprzed lat, pokonując rywala aż 7-0. W ciągu tych 90 minut Robert zaliczył bramkę oraz asystę, a jego czwarte trafienie w czwartej kolejce La Ligi pozwoliło mu się zrównać z Leo Messim. Portal Barca Info podał, że Polak jest aktualnie najlepszym piłkarzem Blaugrany od czasów Argentyńczyka, a dokładnie od sezonu 2018-2019. Robert Lewandowski jest pierwszym piłkarzem, który zdobył 4 bramki w pierwszych 4 meczach FC Barcelony w La Liga od czasów Leo Messiego w sezonie 2018-2019. Też 4. Nie ma co ukrywać, że pod sterami Hansiego Flicka Robert ponownie wrócił do żywych i to w tym bardzo pozytywnym znaczeniu, ponieważ jak na razie jego gra przynosi duże korzyści zespołowi. Teraz jednak na Roberta czeka inne wyzwanie w postaci Ligi Narodów w reprezentacji Polski. W czwartek biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szkocją, aby 3 dni później zagrać ponownie poza Polską z kadrą Chorwacji. Jeśli Robert pokaże się z dobrej strony również w spotkaniach reprezentacyjnych, to będziemy chyba mogli powiedzieć, że 36-latek wrócił do swojej optymalnej formy za czasów Bayernu Monachium. Najprawdopodobniej Lewandowski będzie grał w poważnym futbolu jeszcze do połowy 2026 roku, kiedy to wygaśnie jego aktualna umowa z Barcą. Jednak jeśli utrzyma on w ciągu 2 sezonów wysoką bramkostrzelność, to jest szansa, że będziemy go mogli oglądać na Camp Nou jeszcze w 2027 roku. Nie ma co jednak daleko odpływać w przyszłość i na chwilę obecną lepiej życzyć, aby jego teraźniejsza forma pozostała z nim na stałe. A według Was, ile bramek Robert Lewandowski strzeli w aktualnym sezonie La Ligi? Czy zostanie królem strzelców? Jakie według Was ma szanse na zdobycie złotej piłki? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Real Madryt w letnim okienku transferowym ściągnął w końcu po długich latach batalii Kyliana Mbappé, który otrzymał numer Karima Benzemy, czyli 9. Francuz już w finale Superpucharu UEFA przeciwko Atalancie pokazał się z dobrej strony, strzelając swojego pierwszego gola dla królewskich. Niestety w La Lidze nie szło mu już tak gładko, ponieważ w przeciągu 3 pierwszych kolejek ani razu nie zapisał się na listę strzelców. Dopiero w czwartej kolejce Real Madryt w starciu z Realem Betis wygrał z nimi 2-0, po obu bramkach Kyliana Mbappé. Można więc oficjalnie stwierdzić, że 25-latek rozpoczął swoją walkę o koronę strzelców La Ligi. Jednak nie będzie miał łatwo, ponieważ Robert Lewandowski od pierwszej kolejki rozpoczął strzelanie i dzięki temu prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 4 goli.
Wracając do Mbappé, jego dotychczasowa forma mimo wszystko jak na razie bardziej rozczarowuje aniżeli imponuje. Piłkarz ma większy problem z pokonywaniem rywali w pojedynkach 1 na 1, co świetnie pokazuje to wideo. Jak się spojrzy również na jego oceny z ostatnich spotkań, również są one dalekie od dobrych, a transfer Francuza może nieco przypominać sprowadzenie przez Real Madryt Edena Hazarda. Mbappé także, co ciekawe, na 16 ostatnich meczów strzelił 4 bramki i dołożył 2 asysty, co jest bardzo marną statystyką jak na zawodnika tak dużego kalibru. Pojawiają się również spekulacje na temat, iż Mbappé nie lubi się z Viniciusem Juniorem, a właściwie Brazylijczyk nie jest zbyt otwarty na współpracę z Kylianem Mbappé ze względu na fakt, że przed jego przybyciem na Santiago Bernabeu to właśnie Vini był ich największą gwiazdą. Możemy to również zobaczyć na sporej ilości nagrań w social mediach, gdzie są ukazane sytuacje, jak współpraca między tymi nazwiskami do tej pory nie układała się za dobrze. Pojawia się również pewna obawa, że zabójczy duet Viniciusa z Mbappé może stać się bardzo podobny do duetu Neymara z Mbappé w Paris Saint-Germain. Z jednej strony obaj piłkarze byli bardzo niebezpieczni w ataku, a z drugiej strony zarówno jeden jak i drugi chciałby być numerem jeden w drużynie. Stąd też częściej oni rywalizowali na boisku między sobą, aniżeli współpracowali. Jeśli w Realu Madryt nie zmieni się to między Kylianem a Viniciusem, to Real będzie miał naprawdę spory problem. A wy? Jak oceniacie dotychczasowe występy Kyliana Mbappé i czy jego współpraca z Viniciusem okaże się korzystna, czy też nie dla całej drużyny królewskich? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Wojciech Szczęsny udzielił w ostatnich dniach wywiadu dla Meczyków, gdzie podzielił się z nami dość zaskakującymi informacjami. Jedną z nich był fakt, że Szczęsny nie stresował się przed publikacją postu ogłaszającego koniec jego piłkarskiej kariery. Też już powoli wszyscy się domyślali, takie odnoszę wrażenie, że wszyscy się domyślali, że to się może tak skończyć. Więc to chyba nie była aż tak wielka niespodzianka. Więc nie, ja bardziej... ręka mi nie zadrżała przed naciśnięciem Enter, nie? Ale chyba tylu postów na Instagramie nie udostępniłeś nigdy na Insta Stories jak po tym... A bo to miło, wiesz, tak. Taki swój pogrzeb przeżyć, nie? Przyjemne bardzo. Ale słuchaj, o takim jak... Kolejną z nich był fakt, że w ostatnim sezonie Polak miał moment, gdzie odliczał tylko do zakończenia swojej piłkarskiej kariery. Posłuchajcie sami. Natomiast pytanie, czy myślisz, że możesz mieć żal, że zakończyłeś, czy nie? Taki rozdział zamknięty, że ci to... Że mogę mieć żal do kogo? Do siebie? Kurde, może za wcześnie, za jakiś czas, że mogą pojawić się takie myśli. Nie, to znaczy, wiesz, jakby ja... musisz wziąć pod uwagę, że ja przez ostatnie 3 lata doskonale wiedziałem, że w 2025 roku skończę karierę. Więc byłem na to przygotowany, gotowy i... jakby nie było siły, która zmieniłaby mój plan w przyszłym roku. Może Al-Nassr, ale to... więc jakby rozwiązując ten kontrakt, ja wiedziałem, że nie jestem gotowy na żadne nowe wyzwanie. I tak, nie byłbym gotowy za rok, tak samo nie byłbym gotowy dzisiaj. I dlatego ja wiedziałem. No. Wiedziałem i byłem z tym spokojny, byłem na to przygotowany. Ani trochę mnie to nie bolało. Ja szczerze to nawet już miałem takich najgorszych momentach zeszłego sezonu, kiedy mi się bardzo nie chciało, a zdarzały się takie momenty, to już liczyłem dni do końca kariery. Także okay. To nie jest, to jest na razie jeszcze teraz bardziej ulga niż jakikolwiek ból. Czy ten film o to... Wojtek również powiedział o tym, że po ogłoszeniu końca kariery wiadomość do niego wysłał m.in. Sergio Ramos, z którym Polak, jak sam przyznał, nigdy nie miał okazji nawet porozmawiać. Kto ci wysłał taką najfajniejszą wiadomość, Wojtek, po ogłoszeniu, że kończysz karierę, taką szczególną? Dużo tego było i głupio by mi było kogoś wyróżnić. Mogę ci powiedzieć o takiej, która mnie najbardziej zdziwiła. Aha.
to mi wiadomość wysłał Sergio Ramos. O! A widzisz, jedziecie on też nie ma na tym samym wózku jedziecie. On też bezrobotny. I pewnie też siedzimy w Andaluzji razem. Tak. Przedziwne, bo jakby nie miałem w ogóle żadnego kontaktu z nim nigdy, bo tam bramkarzy, czyli kolegów po fachu, to miałem parę fajnych wiadomości, bardzo, bardzo miłych od kolegów, z którymi dzieliłem szatnie, wiele bardzo, bardzo sympatycznych od trenerów. No ale jak na Instagramie zobaczyłem, że mi Sergio Ramos napisał, to tak i też, wiesz, trafił do folderu inne, nie? Bo to ja nie formuję. Dlatego nie obserwuję. Ale powiem ci, że Adriano Galliani, który też chciał cię ściągnąć do Monce, opowiada, że Sergio Ramos to jest top gość, bo kiedyś spotkali się właśnie w Madrycie w jednej restauracji i jak Galliani wyszedł wieczorem w nocy i chciał zapłacić, to kelner powiedział, nie, Sergio Ramos już za pana zapłacił, więc to jest... Masz czego, a powiedz... Z pewnością w reprezentacji będzie brakować nam takiego piłkarza jak Wojtek, nie tylko pod względem sportowym, ale i po prostu jako ciekawa osobowość. Szczególnie widziana we vlogach na Łączy Nas Piłka. Musimy też jednak pamiętać, że jak już mówił Szczęsny w 2025 roku, planował on zakończyć karierę, stąd szansa na jego grę na wysokim poziomie jeszcze przez kilka sezonów nie miała po prostu racji bytu. Victor Osimhen przeżywa dosłowną traumę w Napoli. Co mam na myśli? Nigeryjczyk nie ukrywał od dłuższego czasu, że chce opuścić Napoli, a media głośno rozpisywały się, że jest on o krok od podpisania kontraktu z Chelsea. Koniec końców do transferu nie doszło, z faktu na propozycję klubu dla napastnika, który na Stamford Bridge mógłby liczyć na 4 miliony euro za sezon gry plus 4 miliony w bonusach. Dla piłkarza taka oferta była nie do przyjęcia. Tak samo jak dla Antonio Conte, nie do przyjęcia jest Osimhen w drużynie Napoli. Szkoleniowiec, a w tym przypadku prawdopodobnie bardziej prezes klubu, De Laurentiis, postanowili wyłączyć go z pierwszej kadry drużyny z Neapolu, co oznacza, że przynajmniej do stycznia 2025 roku Victor jest skazany na trenowanie na własną rękę bądź z juniorami drużyny z Napoli. Po tym czasie najprawdopodobniej opuści on zespół Azzurich, ponieważ najwidoczniej klub postanowił nieoficjalnie zakończyć już z nim współpracę. To nie pierwsza taka zagrywka Napoli, które wcześniej na pół roku z gry wyłączyło Arkadiusza Milika za to, że ten chciał przejść do Juventusu. I w znacznie krótszym czasie wyłączyli z gry także Piotra Zielińskiego, który nie chciał przedłużyć umowy z klubem na rzecz transferu do Interu Mediolan. Aurelio De Laurentiis, który jest także właścicielem Napoli, słynie z tego, że nie ma żadnej empatii i wdzięczności dla piłkarzy, którzy zasłużyli się dla jego klubu. Stąd też Osimhen musiał mieć świadomość tego, jak skończy, jeśli latem nie opuści stadion Diego Armando Maradona. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!